Ten rok, który minął, to rok wielu znaków zapytania, wielu takich, które zweryfikowały się dla nas bardzo pozytywnie. Rok wyborów europejskich, wyborów parlamentarnych, zwycięstwa w Senacie. To Olga Tokarczuk i Nagroda Nobla, no to jest rzecz zupełnie fascynująca, że jesteśmy w takim miejscu w literaturze światowej po raz kolejny. Pojedynek koszykarski reprezentacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Historyczny. Dwie kampanie wyborcze nie były łatwe, bo już na rękach miałam małego Juliusza. Ale był to też rok wielu rozczarowań, podwyżek cen, braku poszanowania dla praw. To czas, abyśmy sobie powiedzieli, gdzie jesteśmy, jaką mamy tożsamość i o co walczymy. Wierzę głęboko, że w 2020 roku ludzie się ponownie zmobilizują. Musimy obronić prezydenturę, musimy mieć dużo wiary, dużo energii w to, że nam się to uda. Liczę, że po prostu nam się uda zmieniać Polskę.